Mateusz. Szkoda, że nie zdecydował się wejść dołem i posadzić Harry'ego Lavreysena na swoje biodro, dlatego że w tym momencie decyduje się to, kto zwycięży w tych zmaganiach. Mateusz napędza się, podnosi, stara się wykorzystać krzywiznę toru, znowu nie znalazł miejsca, żeby wejść dołem. Teraz w tej chwili wszystkie siły, cała prędkość, zbudowanie prędkości, wjazd do góry i ponowny atak. Zaatakowanie Harry'ego Lavreysena w tym momencie może zagwarantować Mateuszowi Rudykowi zwycięstwo, ale Harry Lavreysen potwierdza, że przyjął fantastycznej dyspozycji. Niestety nie udaje się wygrać naszemu reprezentantowi, chociaż Mateusz pokazał się w fantastycznej formie.